Dzisiaj sprawdzimy, jak na tle innych wielkich napastników prezentują się statystyki Roberta Lewandowskiego z minionego sezonu. Ja jestem Mateusz, a to jest Kanapa Rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Przed Mistrzostwami Świata sprawdzimy, jak na tle innych wielkich zawodników na swojej pozycji prezentuje się największa gwiazda naszej reprezentacji, czyli Robert Lewandowski. Porównamy statystyki osiągane w spotkaniach ligowych. Oczywiście należy brać te rankingi z pewnym dystansem. Po pierwsze, różnią się one nieco w zależności od źródła, a także nie oddają całego obrazu danego zawodnika. W końcu mamy do czynienia z graczami, klubów stosujących odmienne taktyki, piłkarzy spełniających różne role, a także zwyczajnie inne ligi. W tym wielkim pojedynku, oprócz zawodnika Bayernu, w szaranki stanie jako reprezentant La Liga napastnik Barcelony Luis Suarez, z Premier League Anglik Harry Kane i Belg Romelu Lukaku, odpowiednio Tottenham i Manchester United. Honoru Ligue 1 bronić będzie Urugwajczyk Edinson Cavani. Celowo pominięci zostali najlepsi nawet goleadorzy o innej charakterystyce, to znaczy bardziej filigranowi, opierający swoją grę na sprycie i szybkości. Tutaj porównujemy napastników rosłych, potrafiących walczyć z rywalami siłowo, czołgi w pierwszej linii swoich zespołów. Uczestnicy walczą o prestiżowy tytuł mistrza pojedynku kanapy rezerwowych. Najpierw przyjrzyjmy się dorobkowi strzeleckiemu zawodników. Najwięcej trafień w sezonie zanotował Anglik – 30. Polak trafił do siatki tylko raz mniej. Trzecie miejsce w tej konkurencji dla Cavaniego z 28 bramkami. Dalej Suarez z 25 i Lukaku z 16. Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę minuty na boisku w stosunku do zdobytych goli. Z dużą przewagą wygrywa tutaj Lewandowski, m.in. dlatego, że w Bundeslidze rozgrywa się mniej spotkań. Napastnik Bayernu trafiał do siatki co 75 minut, Cavani co 92, Kane co 103, a Suarez 116. Daleko na końcu stawki Lukaku, który trafia raz na 3 godziny. Napastnika rozlicza się z goli, ale jeśli potrafi regularnie kreować sytuację partnerom, tym lepiej dla niego i jego zespołu. W tym aspekcie bezkonkurencyjny okazał się zawodnik Barcelony z 12 asystami na koncie. Na drugim miejscu Lukaku, Belku zbierał 7 ostatnich podań. Zaraz za nim Cavani z 6, na samym końcu lewy Kane, obaj jedynie dwukrotnie asystowali partnerom. Spójrzmy na celność strzałów naszych zawodników. W tym aspekcie minimalnie na czele napastnik Czerwonych Diabłów. 62% jego uderzeń kierowanych jest w światło bramki. Ex aequo na drugim miejscu Cavani Suarez po 61%. Kane 57%. Polak na ostatnim miejscu z 54% skuteczności. Istotne dla napastnika jest także, z jaką dokładnością podaje. Zwłaszcza atakujący o profilu naszych uczestników często muszą przetrzymać piłkę w momencie, gdy zespół przechodzi do ataku lub kontratakuje. Pierwsze podanie w takiej sytuacji jest bardzo istotne i nadaje akcji dynamiki. Celność podań wpływa także na liczbę strat pod bramką rywala, co może narażać zespół na kontrataki. Pierwszy raz rundę wygrywa napastnik PSG z 80% skutecznością. Na drugim miejscu Lewandowski 79%, dalej Suarez 76%, Harry Kane 70% i Lukaku 69%. Ostatnia runda to pojedynki. Mamy tutaj procent wygranych wszelkich starć z rywalami, driblingów, pojedynków główkowych i tym podobnych. Z dużą przewagą wygrywa tutaj Urugwajczyk, 61% wygranych pojedynków. Na drugim miejscu Lukaku 51%, dalej Kane 43%, Lewandowski 42% i Cavani tylko 39%. Podsumowanie i klasyfikację końcową uzyskamy, przyjmując 5 punktów za pierwsze miejsce w danej rundzie i analogicznie do jednego za miejsce ostatnie. Za identyczny wynik zawodnicy otrzymują tyle samo punktów, ile należy się za niższe miejsce. Przy takich założeniach czwarte miejsce zajęli wspólnie napastnicy z Premier League, gromadząc po 16 punktów. Na trzecim zaszczytnym miejscu Robert Lewandowski z 17 punktami. Na najbardziej znienawidzonym przez sportowców drugim miejscu Cavani z 19. Prestiżowy tytuł mistrza pierwszego pojedynku kanapy rezerwowych otrzymuje Luis Suarez, który zgromadził 20 punktów. Jak widać, na przyjętych zasadach wszyscy osiągnęli bardzo zbliżone rezultaty. Każdy z uczestników miał swoje mocne i słabe strony. Potwierdza się, że Lewandowski jest bez wątpienia jednym z najlepszych napastników na świecie. To dobra wiadomość, że w dalszym ciągu utrzymuje wysoką formę. Od jego postawy będzie zależało bardzo wiele na mistrzostwach. Jak widać, ostatecznie nawet wśród dosyć przypadkowo wybranych zawodników nie ma zbyt dużej różnicy. Każdy z nich to absolutnie topowy światowy poziom. Lewandowski zajął miejsce w środku stawki, ale miejmy nadzieję, że podczas Mistrzostw Świata zbije się na wyżyny swoich umiejętności i poprowadzi naszą reprezentację do wyniku, który będziemy mogli uznać za sukces. Co sądzicie o takich porównaniach?
Mielibyście ochotę zobaczyć Zielińskiego, Glika, Szczęsnego w starciu z innymi wielkimi zawodnikami na ich pozycjach? Dajcie znać w komentarzach. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.